Witam serdecznie. Dzisiaj pozdrawiam Państwa z Hebronu, miasta, które rzadko jest celem pielgrzymek i turystyki w Izraelu, ponieważ jest to jeden z najbardziej zapalnych punktów konfliktowych tu w Ziemi Świętej. Dla nas to miejsce jednak jest ważne ze względu na przodków Jezusa, Abrahama, Izaaka i Jakuba. To właśnie tu, w Makpeli, znajdują się ich grobowce, które będę chciał z Państwem odwiedzić. Szukając śladów Jezusa, musimy dotknąć rodowodu Jezusa, a więc tych wszystkich, którzy byli znaczącymi postaciami w historii rodu Jezusa. Zapraszam zatem Państwa na spotkanie z Hebronem, z Kiriat Arba, tak jest nazywane to miasto po hebrajsku, albo jak kto woli Al-Kahil po arabsku, czyli miasto przyjaciela Abrahama, który był przyjacielem Boga. 3800 lat historii przed nami. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus, rozpoczynając swoją działalność, miał lat około 30. Był, jak mniemano, synem Józefa, syna Helego, syna Jakuba, syna Izaaka, syna Abrahama, syna Tarego, syna Nachora, syna Seta, syna Adama, syna Bożego. Ewangelia według Łukasza podaje nam 77 imion przodków Jezusa. To liczba nieprzypadkowa, ale bibliści nie za bardzo wiedzą, jak ją interpretować. Tym bardziej, że w różnych kodeksach podano różne liczby. Niekiedy 72, niekiedy 70, czasem 73. Święty Ireneusz mówi, że było to 72 imion i one odpowiadają 72 narodom ówczesnego świata. W ten sposób Jezus miałby zjednoczyć w sobie wszystkich ludzi, wszystkie języki świata rozproszone po grzechu Adama. Ale które z tych imion podanych przez Łukasza są dla nas najważniejsze? 3800 lat temu, może mniej, może więcej, dokładnie nie wiemy, wędrowiec Abraham w morzu politeizmu odkrył i ukochał jedynego Boga, idąc za jego głosem, przybył tu, do Hebronu i rozbił swoje namioty niedaleko stąd, pod dębami Mamre. Tutaj Bóg objawił mu, że jego żona pocznie w swojej starości syna. Tutaj negocjował z Bogiem ocalenie dla Sodomy i Gomory. Ale co najważniejsze, to tutaj po śmierci Sary nomad Abraham wykupił miejsce na grób dla swojej ukochanej od prowadzących osiadły tryb życia Chetytów. Początkowo Chetyci chcieli dać miejsce na grób Sary za darmo, bo uznawali Abrahama za przyjaciela Boga, wręcz księcia Boga. On natomiast zaproponował wykup pieczary Makpela za 100-400 syklów srebra, czyli według naszej rachuby za około 4,5 kg srebra, czyli jakieś 15 do 20 tysięcy złotych. Ciekawe, że Bóg obiecał Abrahamowi na własność całą ziemię Kanaan, a tymczasem pierwszym kawałkiem ziemi nabytym na własność nie był ogród pełen drzew oliwnych, ani winnica obfitująca w winogrona szczepu shiraz, czy pola pełne uprawnej pszenicy, ale to był grobowiec, pieczara Makpela. To są pierwociny przyszłej ziemi obiecanej. Abraham nie mógł przewidzieć, że wiele, wiele wieków później inny grobowiec stanie się innym gwarantem ziemi obiecanej. Grobowiec, który stanie się pustym grobem. Myślę tutaj o grobie Jezusa. 3000 lat temu Hebron stał się stolicą pokolenia Judy, a po objęciu władzy przez króla Dawida, przed zdobyciem Jerozolimy, tutaj przez 7,5 roku mieściła się stolica królestwa króla Dawida. W tym mieście Dawid został namaszczony na króla nad Izraelem i tutaj zawarł przymierze z Bogiem. 2000 lat temu Herod Wielki wybudował nad grotą Makpela monumentalną budowlę dla uwiecznienia wielkich żydowskich patriarchów i matriarchin. Ta majestatyczna struktura nie była świątynią, ale stała się drugim najświętszym miejscem dla judaizmu. Gdy patrzymy na to miejsce, widzimy dokładnie
mistrzostwo architektury proponowanej przez Heroda. To miejsce pozostało nietknięte aż do naszych czasów i zostało wykonane taką samą techniką, z takiego samego materiału jak świątynia jerozolimska. Mury otaczają cenotafy, czyli symboliczne groby patriarchów i ich żon. Bo prawdziwa pieczara Makpela znajduje się pod tym sanktuarium. Jak w wielu innych miejscach Ziemi Świętej, tak i tutaj nie ma zgody między ludźmi, ani też jednolitej narracji, ponieważ zarówno judaizm, chrześcijaństwo i islam utożsamiają się z historią patriarchów. W IV wieku po Chrystusie chrześcijanie bizantyjscy zamienili wschodnią część budowli na kościół, bo przecież patriarchowie byli przodkami Jezusa. Do dziś można podziwiać bizantyjską kopułę. Anonimowy pielgrzym z Bordeaux w IV wieku odwiedził Hebron i zapisał, że jest tam wyjątkowo piękny kwadratowy pomnik. Pątniczce Egerii w IV wieku wskazano dom patriarchy Jakuba, nad którym postawiono niezadaszony kościół oraz grób Kaleba, tego samego, który w czasie 40 lat wędrówki Izraela po pustyni ani razu nie sprzeniewierzył się Bogu. W VI wieku pielgrzym z Piacenzy zanotował, jest tam wielka bazylika z czterema portykami, a w środku jest niezadaszony kościółek. Między nimi jest bramka. Po jednej stronie wchodzą chrześcijanie, po drugiej Żydzi i palą tam mnóstwo kadzidła. Tak więc było to miejsce dzielone między chrześcijan i Żydów. Gdy w VII wieku kalif Omar i Arabowie podbili Bliski Wschód, w części chrześcijańskiej urządzono meczet, a Żydów przegnano, bo przecież Abraham urodził się w Mezopotamii. W XII wieku krzyżowcy odbili to miejsce i ponownie urządzili tutaj kościół, bo Sara, Rebeka i Lea były przodkiniami Maryi. Rabin Benjamin Studeli w 1170 roku zapisał, że pozwalano Żydom wchodzić po schodach do groty, aby mogli tam uczcić relikwie kości patriarchów. W XIII wieku przyszli tu znowu muzułmanie mameluccy i ponownie urządzili meczet, zbudowali dwa minarety oraz zakazali Żydom i chrześcijanom wstępować do tego miejsca. Żydom pozwolono jedynie na dostęp do siódmego stopnia schodów prowadzących do sanktuarium cenotafów, do groty Makpeli. Gdy w XIII wieku muzułmanie mameluccy podbili Ziemię Świętą, cały Bliski Wschód, to zakazali Żydom wstępu do groty Makpeli. Aby okazać swoją hojność, ale może bardziej, aby ich upokorzyć, pozwolili na zbliżenie się do groty Makpeli na wysokości tak zwanego siódmego stopnia. Tutaj kiedyś prawdopodobnie były schody prowadzące do Makpeli, do wnętrza groty. Tam przez malutki otwór w murze Żydzi mogli wrzucać karteczki z modlitwami, które zanosili do Boga za pośrednictwem patriarchów i matriarchów. Wyobraźmy sobie pokorę tego narodu, który przez tyle wieków mógł stawać jedynie w tym miejscu, aby oddać cześć swoim świętym. Dzisiaj to miejsce jest podzielone między muzułmanów i Żydów. Wprawdzie do dziś Żydzi nie mogą wchodzić do części muzułmańskiej z wyjątkiem kilku określonych dni w ciągu roku, to jednak chrześcijanie mogą wejść do części i żydowskiej, i muzułmańskiej, jednakże pod pewnymi warunkami. Jakie to warunki? Wejdźmy po schodach, aby przekonać się o tym naocznie. Wchodzę teraz do części muzułmańskiej Makpeli, czyli do tego właściwego miejsca, gdzie są symboliczne groby, cenotafy postawione ku czci patriarchów i matriarchin. Powiedziałem, że można tutaj wejść pod pewnymi warunkami. Jednym z warunków jest zdjęcie butów
Oczywiście muszę być w czapce. Na wszelki wypadek zdjąłem koloratkę, żeby nie drażnić ludzi moją własną religijnością. I wchodzimy przez bramę, która została wykonana gdzieś w XII-XIII wieku, w okresie mameludzkim. Schody, które widzimy za mną, też są z późniejszego okresu. My wchodzimy teraz do części przeznaczonej do przebrania się. Jesteśmy w części, która kiedyś była częścią chrześcijańską. Można tutaj podziwiać typowe konstrukcje wykonane w czasach krzyżowych. Sala modlitwy, sala kobiet. Oczywiście jest ona już przyozdobiona ozdobami arabskimi i informacjami o tym, co wolno, a czego nam tutaj nie wolno. Będziemy starali się delikatnie i z szacunkiem robić zdjęcia, jeżeli oczywiście nam na to pozwolą. Takie szafki służą do składania butów do meczetu. Nie wchodzi się w butach z szacunku dla świętości ziemi. Zdejmujemy buty i będę musiał to uczynić również ja. Widać tutaj wszyscy bardzo chłopcy, dziewczynki. Bezwzględnie każdy zostawia but. Buty można sobie potem odebrać. Nikt ich nie ukradnie, bo przecież ważne jest przykazanie. Nie kradnij. Ocierając się o groby patriarchów i matriarchatek, staje nam przed oczami cała Księga Rodzaju. Pamiętamy, że Abraham usłyszał w swoim sercu głos Boga. I stając się przyjacielem Boga do tego stopnia, że to nie Bóg oświetlał jego drogę, ale on oświetlał drogę Boga do ludzi. Z kolei Sara jest przedstawiona jako figura ludzi wolnych, którzy odkryli w Jezusie prawo wolności. Sara jest też symbolem Jerozolimy, która jest na wysokościach. Jest matką wszystkich chrześcijan. Tutaj do tego symbolicznego grobu Sary przychodzą młode żony muzułmańskie, prosząc o potomstwo. Tu, w tym miejscu, znając przed nami cenofaty, czyli puste w środku grobowce Izaaka i Rebeki. Przywodzą one nam na myśl historię miłości od pierwszego wejrzenia. Gdy Rebeka w drodze na spotkanie z Izaakiem, którego osobiście do tej pory nie znała, zobaczyła na polu zbliżającego się mężczyznę, intuicyjnie wiedziała, że to musi być ten człowiek, ten jej mąż. Na jego widok doznała tak intensywnych doznań miłości, że ona nie spadła z wielbłąda, na którym wiózł ją swat Eliezer. To dzięki tej miłości jej dusza była w stanie rozpoznać prawdziwą bratnią duszę, jeszcze zanim formalnie się spotkali. Z tej miłości urodzą się potem bliźniacy Jakub i Ezaw. Jakub, który będzie również pochowany tutaj. Zgodnie z opisem Księgi Wyjścia, tutaj również został właśnie pochowany on, patriarcha, o którym sam Bóg powiedział, będziesz nazywał się Izrael, to znaczy walczący z Bogiem. Tamtę walkę z Bogiem Jakub przypłacił zranieniem biodra, bo z naszych konfrontacji z Bogiem zawsze wychodzimy lekko zranieni, by pamiętać, że w czasie nocy ciemnej naszej duszy, w czasie ciemnej nocy naszej duszy walczymy przeciwko różnym demonom, ale walczymy również z Bogiem i o Boga. Tu została pochowana żona Jakuba, Lea, bo Rachela została pochowana między Jerozolimą a Betlejem. Tutaj również kierują się kroki Józefa, który jest figurą Jezusa. Wszystkie cenofaty są okryte drogocennym suknem, aby przypomnieć o tym, że ci dawni bohaterowie i bohaterki byli nomadami. Podobnie i my jesteśmy pielgrzymami w drodze do Boga. Sam Jezus był przecież wędrownym kaznodzieją i pielgrzymem. Mówił o sobie, Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie mógłby głowę złożyć. Mnie osobiście urzeka, że tradycja żydowska, ale też muzułmańska, nie zakamuflowały roli kobiet w historii zbawienia. Sara, Rebeka, Lea i Rachela były kobietami wyjątkowymi. Kochały do szaleństwa, znały na wylot swoich mężów, stawały w ich obronie, martwiły się o swoje rodziny, wiedziały, co będzie służyło dobru ich synów i córek. Dla naszej wiary
wiary chrześcijańskiej wszystkie te postaci nie są czymś zewnętrznym, ale są nam wrodzone. Bez nich nie zrozumiemy chrześcijaństwa. Bez nich nie zrozumiemy siebie, bo w ich osobach ukrywa się Jezus i Kościół. Są one kluczem do zrozumienia naszego własnego życia. A tutaj jest wejście do groty Makpeli. Jest ono bardzo wąskie. Poniżej, w środku, jest właściwie miejsce pochówku patriarchów. Abrahama i Sary. Izaaka i Rebeki. Jakuba i Lei. Ludzie przychodzą tutaj, aby modlić się, bo to jest właśnie to miejsce. Tędy w 1937 roku Moshe Dayan wpuścił małą dziewczynkę, 12-letnią, aby mogła ta młoda Żydówka, Nicole, odkryć miejsce, gdzie zostali pochowani patriarchowie. To, proszę Państwa, jest to miejsce. Także ja chcę się pokłonić grobom, prochom patriarchów. Według żydowskiej tradycji mistycznej jaskinia Makpela jest wejściem do rajskiego ogrodu Eden. Ten sekret Adam miał odkryć, gdy poczuł wydobywający się z groty powabny zapach. Tutaj Adam miał pochować swoją żonę Ewę. Sam też został pochowany tutaj przez swojego syna Seta. To od Seta rozpoczyna się w Biblii nazywanie Boga imieniem Pan, Adonai. Abraham wybrał więc nieprzypadkowo to miejsce. Ta sama tradycja twierdzi, że dusze zmarłych i ludzkie modlitwy wchodzą do ogrodu Eden przez tę właśnie jaskinię. Jest ona ważniejsza od ziemi, po której stąpamy. To wzruszająca, pobożna legenda. Dla nas ważniejsze jest jednak to, co nam mówi nasz święty Łukasz. Otóż rodowód Jezusa kończy się słowami. Był synem Sema, synem Seta, syna Adama, syna Bożego. Przyzwyczailiśmy się myśleć, że natchniony pisarz dowodzi ekskluzywnego Bożego synostwa Jezusa. Tak, to prawda, ale gdy uważnie czytamy jego genealogię, to nie możemy nie odnieść wrażenia, że to nie tylko o nim, ale i o wszystkich przodkach Jezusa mówi się, był synem Seta, syna Adama, syna Bożego. Wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego Boga. Mężczyźni i kobiety. Taką prawdę chciał przekazać Abraham, który ucieszył się, gdy widział dzień Jezusa. Taką prawdę chciał przekazać Jezus, gdy umarł za wszystkich ludzi. To samo głosili Budda, częściowo Mahomet, Izaak, Jakub, Józef. A jeśli jesteśmy dziećmi tego samego Boga, to w pewnym momencie życia wszyscy spotkamy się po tamtej drugiej stronie, jeśli tylko tu na ziemi żyliśmy miłością, wzajemnym szacunkiem, unikaliśmy wojen, czyniliśmy pokój, łączyliśmy ludzi między sobą, szukaliśmy kompromisów, a nie różnic. Ludzie zachowywaliby się zupełnie inaczej, gdyby myśleli o sobie w kategoriach synów i córek Boga. Ale to już opowieść na inną okazję. Dla Deonu i dla wszystkich ludzi dobrej woli z Hebronu, ojciec Wiesław Dawidowski.